13 tom, 23 grudnia 1921 roku. Tylko życie i dzieła w woli Bożej dają woli Bożej możliwość działania. Całe dobro, które czynił Jezus, nawet we śnie. Prawdziwy pokój. Czułam się całkowicie zatopiona w woli Bożej, a mój słodki Jezus przyszedł i powiedział do mnie: Córko mojej woli, kiedy działasz i żyjesz w mojej woli, wydobywasz z wnętrza mojej woli inne nowe czyny i dajesz mi przestrzeń do nowych dzieł, do nowej miłości i do nowej mocy. Jakże czuję się szczęśliwy, kiedy stworzenie, żyjąc w mojej woli, daje mi pole do działania. Natomiast ten, kto nie żyje w mojej woli, związuje mi ręce i czyni moją wolę dla siebie bezużyteczną, podczas gdy moja istota popychana jest nieodpartą siłą mojej miłości do ruchu i do działania. Tylko ten, kto żyje w mojej woli, daje mi swobodę działania. Ja ożywiam nawet najmniejsze czyny mojej woli. Nie gardzę odcisnąć piętna boskich cnót nawet na najbardziej małostkowych rzeczach. Tak więc bardzo kocham tego, kto żyje w mojej woli, a każdy jego czyn otaczam wielką łaską, majestatem i godnością, gdyż pragnę czci i chwały mojego boskiego działania. Bądź więc uważna i pomyśl dobrze, że jeśli nie będziesz czynić wszystkiego w mojej woli, uczynisz swojego Jezusa bezużytecznym. Ach, gdybyś wiedziała, jak ciąży mi bezużyteczność i jak bardzo mnie zasmuca, byłabyś bardziej uważna, nieprawdaż? Potem miałam zamknąć oczy, żeby usnąć, i powiedziałam do siebie: Nawet mój sen jest w Twojej woli, co więcej, niech mój oddech przemieni się w Twój oddech, tak, abym uczyniła to, co Ty uczyniłeś, kiedy spałeś. A czy mój Jezus tak naprawdę spał? Jezus zaś powrócił i dodał: Córko moja, mój sen był bardzo krótki, ale spałem. Nie spałem dla siebie, ale dla stworzeń. Jako głowa reprezentowałem całą ludzką rodzinę i musiałem rozprzestrzenić moje człowieczeństwo na wszystkich, aby dać im odpoczynek. Widziałem wszystkie stworzenia pokryte płaszczem niepokoju, walk i lęków. Jedni popadali w grzech i byli smutni. Inni byli zdominowani przez tyranię namiętności, które chcieli przezwyciężyć, i stawali się niespokojni. Jeszcze inni chcieli czynić dobro i walczyli, aby tego dokonać. Krótko mówiąc, nie było pokoju, ponieważ prawdziwy pokój jest wtedy, gdy wola stworzenia powraca do woli swojego Stwórcy, z którego wyszła. Jeśli jest poza centrum i odchodzi od źródła, nie ma pokoju. Tak więc we śnie moje człowieczeństwo rozprzestrzeniało się na wszystkich, otulając ich jakby płaszczem, tak jak to czyni kura, kiedy wzywa swoje pisklęta pod matczyne skrzydła, aby mogły usnąć. W ten sposób, rozprzestrzeniając się nad wszystkimi, wzywałem pod moje skrzydła wszystkie moje dzieci, aby jednym dać przebaczenie grzechów, innym zwycięstwo nad namiętnościami, jeszcze innym siłę w walce, aby dać wszystkim pokój i wypoczynek. I żeby nie wzbudzać w nich strachu, ale dodać im odwagi, czyniłem to podczas snu. Kto się obawia śpiącej osoby? Teraz świat się nie zmienił, co więcej, walczy jeszcze bardziej niż zwykle. Pragnę zatem tych, którzy spaliby w mojej woli, gdyż chcę powtórzyć skutki snu mojego człowieczeństwa.
Potem powtórzył udręczonym głosem. A gdzie są pozostałe moje dzieci? Dlaczego nie przychodzą do mnie, aby otrzymać odpoczynek i pokój? Zawołajmy je razem. Wydawało się, że Jezus woła je po imieniu jedno po drugim. Jednak przyszło niewielu.